Lecisz nad Ziemią na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na wysokości nieco ponad 400 km. Wyglądasz za okienko i oczy rozszerzają ci się ze zdumienia. Nad pogrążoną w nocy Europą widzisz jasno niebieski błysk, który wygląda jak eksplozja jakiejś dziwnej substancji. Takie zjawisko świetlne zauważył francuski astronauta z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co ciekawe, to w ogóle nie była eksplozja, a błyskawica. I to skierowana ku niebu. Pogłoski o tych zjawiskach do niedawna krążyły wśród pilotów niczym bajki. Uczeni też słyszeli ich opowieści o błyskawicach skierowanych w górę oraz o czerwono-błękitnych błyskach na większych wysokościach, ale wtedy nie istniały naukowe dowody potwierdzające ich istnienie. Wszystkie jednak istnieją i nazywają się duszki, elfy, trolle i duchy. Jak zatem powstaje zwykła błyskawica? W wyniku ścierania się mas wilgotnego powietrza w chmurze powstaje prąd stały. Można to porównać do tańca w wełnianym swetrze, który w miarę ruchów się elektryzuje. Gdy dotkniemy metalowej gałki drzwiowej, między naszą dłonią a drzwiami powstaje wyładowanie. Oto nasza błyskawica. W chmurze burzowej kumuluje się silny, ujemny ładunek, z którego z czasem powstaje przewodnik. Jest on jasnym, zjonizowanym termicznie kanałem, albo prościej błyskawicą. Przewodnik miarowo przemieszcza się w kierunku Ziemi, przyspieszając do prędkości ponad 320 tysięcy km na godzinę. W takim tempie okrążylibyśmy naszą planetę w raptem 7 minut, ale ujemnie naładowane cząsteczki przyciągają te z dodatnim ładunkiem. Z kolei molekuły z przeciwnymi ładunkami mają tendencję łączenia się ze sobą oraz wzajemnego zrównoważenia swoich ładunków. Wraz z ujemnie naładowanym przewodnikiem, dodatni ładunek rozpoczyna z Ziemi podróż ku niebu. Ładunek elektryczny z Ziemi łączy się z ujemnie naładowanym przewodnikiem w jednym kanale. Wtedy ma miejsce najjaśniejsze i najgłośniejsze wyładowanie, które nazywamy błyskawicą. To właśnie słyszymy podczas burz. Główna błyskawica nie uderza z góry na dół, a z dołu do góry, czyli faktycznie jest skierowana ku niebu. To tak jakby Ziemia uderzała w chmury burzowe. Co ciekawe, natężenie takiego ładunku może wynieść do 30 tysięcy amperów. Dla porównania natężenie w typowym gniazdku wynosi raptem 15. Z kolei rekordowa długość błyskawicy wyniosła około 700 km. To ponad połowa stanu Kansas. Takiego potwora świetlnego meteorolodzy zarejestrowali w Brazylii. Było to wyładowanie między gigantycznymi chmurami burzowymi. Natomiast najdłuższy czas trwania wyładowania zarejestrowano w Argentynie. Wyniosło ono aż 16,3 sekundy. Dla porównania my mrugamy z prędkością 1,1 sekundy. Zobaczyliśmy właśnie typowe uderzenie błyskawicy. Cząsteczki z dodatnim ładunkiem na Ziemi zneutralizowały ujemnie naładowane molekuły w chmurze, ale ona sama wciąż pełna jest dodatnie naładowanych cząsteczek. Kumulują się w niej do momentu stworzenia błyskawicy. Jak tylko ładunek osiągnie punkt krytyczny, chmura wyrzuca go na kilka kilometrów w górę. Jest to tak zwany niebieski jet. Dokładnie to zjawisko dostrzegł francuski astronauta z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niebieskie jety wyglądają jak błękitny płomień kuchenki gazowej. Dodatnio naładowane niebieskie jety ulegają neutralizacji na większych wysokościach przez ujemnie naładowane cząsteczki. Nie zobaczymy tego zjawiska ze względu na chmury, ale widać je z pokładów samolotów. Dlatego przez długi czas mogli je podziwiać tylko piloci. Jeszcze lepszym miejscem do obserwacji jetów jest pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdyż powstają one na samych szczytach gęstych chmur i wystrzeliwują na długie dystanse w górę. Z kolei jeszcze wyżej naszym oczom ukaże się taka dziwaczna błyskawica. To duszek. Wygląda bardziej jak meduza. Chmura czerwonego ładunku u góry, z której zwisa kilka krótkich parzydełek. Temperatura przeciętnej błyskawicy wynosi około 30 tysięcy stopni Celsjusza. Duszka można dotknąć gołymi rękami, o ile nie straszne nam potężne wyładowanie elektryczne. Ma on niemal tę samą temperaturę, co żarówka energooszczędna. Wszystko dlatego, że powstaje w mezosferze, czyli warstwie atmosfery zaczynającej się na wysokości około 50 km. To zarazem najchłodniejsze miejsce na naszej planecie.
Na poziomie Ziemi powietrze jest o wiele gęstsze, ponieważ jest w nim więcej cząsteczek pochłaniających ciepło promieni słonecznych. Dzięki temu jest nam tak dobrze. Ale im wyżej się wznosimy, tym mniej cząsteczek w powietrzu. Na pułapach lotów samolotów komercyjnych nie ma wystarczająco dużo powietrza, które by to ciepło kumulowało. Nie moglibyśmy tam nawet oddychać. Dlatego w razie wystąpienia nagłego wypadku każdy samolot jest wyposażony w maseczki tlenowe. Temperatura z kolei jest tu jeszcze niższa niż na biegunie południowym. W mezosferze prawie nie ma powietrza, a temperatura spada do minus 130 stopni Celsjusza. Gorąc błyskawice w żaden sposób by jej nie zmienił. To tak jakby do beczki lodowatej wody wlać szklankę wrzątku. Duszki mogą powstać jedynie w towarzystwie znajdujących się pod nimi chmur burzowych. Wyładowanie następuje w chmurze, podczas gdy sam duszek pojawia się w mezosferze. Stara się niejako wyrównać liczbę ładunków w atmosferze. Można powiedzieć, że te czerwone błyski próbują dosięgnąć burzy. Sam duszek może osiągnąć szerokość stanu Massachusetts. Omówmy teraz ducha. Może się pojawić po duszku na ułamek sekundy. Charakteryzuje się blado-zielonym połyskiem podobnym do zorzy polarnej. Zjawisko to odkryto po raz pierwszy w 2014, natomiast społeczność uczonych oficjalnie potwierdziła jego istnienie dopiero w 2019. Wciąż niewiele o nich wiadomo, ale istnieje hipoteza, że duchy mają jakiś związek z zorzami polarnymi. Przynajmniej są zielone. Mogą się również pojawić w wyniku obecności atomów tlenu w stanie wzbudzenia. Czasem duszkom towarzyszą trolle. Wyglądają jak filary podpierające duszki. Są czerwonym błyskiem występującym na zakończeniach parzydełek duszków. Chwilę później troll wyrzuca z siebie w dół czerwoną smugę. Jeśli wzniesiemy się jeszcze wyżej, zobaczymy elfy. Pojawiają się raptem na 1 milisekundę. Są bladym, płaskim połyskiem, który pojawia się podczas burz w jonosferze na wysokości około 100 km nad poziomem morza. Mogą osiągnąć szerokość porównywalną do dystansu między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Elfy odkryto po raz pierwszy podczas lotów promami kosmicznymi w latach 90. Są również wróżki. Odkryto je dopiero w 2000 roku. Uczeni przez 20 minut obserwowali jasne, krótkie zjawiska świetlne. Choć przypominają błyskawice, tak naprawdę nie mają z nimi nic wspólnego. Szerokość wróżek nie przekracza 100 metrów. Nie możemy zapominać, że każda błyskawica stanowi ogromne zagrożenie dla człowieka. Jeśli złapie cię ulewna burza, musisz jak najszybciej opuścić jej centrum. Z łatwością obliczysz dystans, jaki cię do niego dzieli. Światło przemieszcza się o wiele szybciej niż dźwięk. Dlatego grzmot słyszymy dopiero kilka sekund po uderzeniu błyskawicy. Wystarczy, że zmierzysz ten interwał. Błyskawica. Teraz liczymy. Każda sekunda odpowiada około 350 metrom. Jest to dystans, jaki fala dźwiękowa pokonuje w ciągu jednej sekundy. Jeśli grzmot następuje po 5 sekundach, oznacza to, że centrum burzy znajduje się około 1,5 km od ciebie. Zbliżającą się burzę można poznać również po zapachu. Zwróć uwagę, że powietrze jest wtedy wyjątkowo świeże. Dzieje się tak, ponieważ prądy powietrza ściągają z górnych warstw atmosfery cząsteczki ozonu. Tego samego, który chroni nas przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi i przenosi ciepło słońca do atmosfery. Przywykliśmy do wdychania tlenu składającego się z 2 atomów. Gdy dodamy jeszcze jeden, powstanie ozon. Światło ultrafioletowe rozbija 2 atomy tlenu, które później je wchłaniają. Tak rozbite atomy przylegają do standardowego 2-atomowego tlenu. Uderzający w cząsteczkę ozonu promień ultrafioletu ponownie wybija z niej pojedynczy atom tlenu. Ale ozon się regeneruje, tak więc wytrącony atom tlenu ponownie łączy się z innymi 2. Warstwa ozonowa zaczęła ulegać uszkodzeniu wraz z emisją szkodliwych gazów do atmosfery. Głównym winowajcą był freon, czyli gaz do niedawna używany w starych lodówkach. Jedna cząsteczka freonu zawiera szkodliwe atomy chloru. Promienie ultrafioletowe wybijają ten atom, który z kolei wykrada z ozonu pojedynczy atom tlenu. Zostaje nam 2-atomowa cząsteczka tlenu, która nie ma możliwości regeneracji. W konsekwencji nie może nas chronić przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi. To sprawia, że w warstwie ozonowej powstaje dziura. Najsłynniejsza dziura ozonowa znajdowała się nad Antarktydą. Dzięki zakazowi stosowania szkodliwych chemikaliów zaczęła się ona powoli regenerować. Ale bądźmy realistami.
dziura ta nie zniknie całkowicie, powróci jedynie do poprzedniego stanu.